mogę. Nie, ale chcę dziennikarzy zaprosić. Tak, jeżeli mogę. Panowie, nie ma. Wykonaj legitymację studencką. Jeżeli się nie chce wpuścić. Ale ma pan legitymację naszej akademii? Nie. Zapraszamy, że na zewnątrz, ale jak widać, kultura nie jest dla wszystkich. Jest tylko dla wybranych, dlatego nie zostaliśmy wpuszczeni do środka, do wnętrza Akademii Muzycznej. Drodzy Państwo, w ostatnim czasie bardzo głośno jest ze względu na zdjęcie, jakie opublikował pan Maciej Zegarski na swoim koncie facebookowym. Pan Maciej na tym zdjęciu pozuje w pełnym ekwipunku żołnierza z nałożonymi na hełm stringami kobiecymi. Jako Federacja Młodych Socjaldemokratów, mimo że jesteśmy ludźmi młodymi, uważamy to za wysoce niestosowne. Szczególnie, że jednak odbyło się to w Afganistanie, w miejscu, gdzie giną polscy żołnierze, gdzie giną ludzie. Wobec pana Macieja nie zostały niestety wyciągnięte żadne konsekwencje. Nie został on zwolniony ani ze stanowiska doradcy pana, czy też asystenta pana ministra Radosława Sikorskiego. Nadal również pełni funkcję przewodniczącego szefa sztabu wyborczego Rafała Brzuskiego. W związku z tym jest to wysoce niestosowne.